Panie Anno, dziś 7 stycznia 2021 roku jesteśmy w Warszawie przed budynkiem opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, czyli OZSS na warszawskim Grochowie, tak? Tutaj miało się odbyć dzisiaj badanie i pani, i dwójki pani porwanych rok temu dzieci, 4-letniej córeczki i 5,5-letniego dzisiaj synka. Miał być ojciec porywacz. Dlaczego to badanie się nie odbyło? Dostałam informację o godzinie 9, że badanie zostało odwołane przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Kiedy to badanie zostało zarządzone? Dostałam informację o tym badaniu w listopadzie, pod koniec listopada, natomiast 17 grudnia zostało odwołane, a dzisiaj się dowiedziałam, że po prostu go nie ma. Czyli Sąd Rejonowy w Wołominie od grudnia ubiegłego roku do dzisiaj nie powiadomił pani, że to badanie jest odwołane. Pani przyjechała kilkadziesiąt kilometrów tutaj dzisiaj i okazuje się, że została pani wprowadzona w błąd. Tak, dokładnie. Pokonałam około 70 kilometrów i niestety nie dostałam żadnej informacji. Przyjechałam na miejsce, nie zostałam dzieci, nie zostałam męża. Badanie zostało odwołane. Proszę powiedzieć, kiedy doszło do uprowadzenia dzieci? Doszło do uprowadzenia dzieci 12 stycznia ubiegłego roku. Dzisiaj mamy 7 stycznia, czyli za 5 dni minie rok od czasu, kiedy pani nie widzi swoich dzieci. Tak, dokładnie. Nie widzę swoich dzieci. Przetrzymuje je mąż w nieznanym miejscu. Nie wiem, gdzie są teraz dzieci. Nie wiem, co robią. Nie wiem, kto się nimi opiekuje. Nic nie wiem. Dlaczego przez cały rok Sąd Rejonowy w Wołominie nie podjął decyzji skutecznej, by dzieci były przy pani? Pani ma postanowienie sądu o naprzemiennej opiece nad dziećmi. Tydzień powinien dzieci być u pani, tydzień u ojca, tak? Dlaczego przez rok Sąd Rejonowy w Wołominie nie wyegzekwował postanowienia, które sam przecież podjął, tak? Niestety nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mój mąż celowo przedłuża postępowanie, przynosi zwolnienia lekarskie, odwołuje się od wszystkiego. I na tym, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj rozmawialiśmy z sekretariatem Sądu Rejonowego w Wołominie. Sekretarka pani Emilia bardzo opryskliwie potraktowała temat, problem, o którym mówiliśmy, który nagłaśnialiśmy. Będziemy teraz starali się zapytać, co się dzieje. Czy pani jest gotowa z nami pojechać do sądu, by teraz już formalnie domagać się szczegółowych odpowiedzi na ten temat? Tak, jak najbardziej, tak, zgadzam się. Dobrze, w takim razie zapraszamy do wozu telewizyjnego i jedziemy z panią do Wołomina.